Cześć, dzień dobry dziewczyny i chłopaki, witamy Was bardzo serdecznie na kanale Malinowej. A na kanale Malinowej powiało trochę jesiennymi klimatami, co by nie mówić, ale za oknem pogoda jesienna i w nocy trochę popadało, jest chłodno, rzeźko, no i wtedy od razu człowiekowi chce się takiego klimatu. Świeczuszki może jeszcze zostawmy, ale miodek i cytrynka spokojnie mogą już wparować na salony. Mam jeszcze resztkę dosłownie herbaty z Biedronki. Można powiedzieć taka końcówka z poprzedniej zimy, wiosny. No i tak sobie stała, mało już teraz używam czarnych herbat, ale powolutku trzeba będzie robić zapasy. A ta aktualnie jest moją ulubioną, jeżeli chodzi o taką zwykłą, torebkową herbatę. Ta właśnie biedronkowa, ona jest bardzo mocna, bardzo aromatyczna i bardzo pyszna. Z jednej torebki dwie mocne herbaty wychodzą, a jak ktoś lubi słabą, to nawet i trzy pierdutnie. Także co? Czajnik już czeka, kubek czeka, nie ma co, trzeba montować napój ze złotem. W tle możecie słyszeć pralkę, ale już wszystko żyje po prostu pełnią szczęścia. Pralka chodzi, ma się dobrze, zmywarka zaraz dołączy. Także wiecie, no, na prąd na pewno będziemy musieli odłożyć sporo kasy. Na pewno nie będziemy płacili dziadowych rachunków, tylko porządne. W tym czasie ja zjem dobre śniadanie, napiję się dobrej herbaty. Przyszykowałam sobie już dwie kromeczki, ale do tego wszystkiego mam sałatkę z tuńczykiem. Tutaj jest też makaron, więc muszę ją wyczaić, czy ona będzie mi pasowała z chlebem, wiecie, bo tak makaron z chlebem to u mnie nie za bardzo, ale znowuż samej sałatki takiej, no to też tak nie lubię, po prostu lubię mieć coś, wiecie, do tego. Więc zaraz zobaczymy, no i mamy w końcu tego Oscara, bo ja ostatnio powiedziałam, że pani Olga Tokarczuk dostała Oscara, co oczywiście większość zrozumiała, że Nobla, bo nawet na odwrocie książki jest napisane, ale wiecie co, po prostu zwykłe przejęzyczenie i tak bardzo chciało mi się tego Oscara, że w końcu mam, czyli jak nie pani Olga, to przynajmniej sałatka. A sałatka w środku posiada widelec, uwielbiam takie sprzęty, no wiecie, gdzieś po drodze jak człowiek głodny, no to super, ale w domu to niekoniecznie. Uchylając rąbka tajemnicy, sałatka wygląda tak, jest całkiem spoko, powiem Wam, że w smaku troszeczkę jest mało doprawiona, więc jakiś pieprz i sól tutaj muszą wlecieć, przynajmniej pod moje smaki. Mamy tu ziemniaczki faktycznie, jakąś tam kukurydzę, no i sporo tego tuńczyka, bo mogłam przed chwilą powiedzieć łososia, ja lubię się tak właśnie przejęzyczać, ale wiadomo o co chodzi. Także powiem Wam, że można czasem sobie taką przyjemność zafundować. Dobra Bruno, mogę? Mogę czy nie? Bo jeszcze są emocje, emocje są jeszcze, słuchajcie, emocje jak na grzybach. A ja Wam powiem tak, mam takie przemyślenia co do tego widelczyka. No dobra, no przyda się, prawda? Jak ktoś jest głodny, no i szybciutko sobie zje. Ale czy on by nie mógł być na przykład drewniany? Mógłby. A tak, jest plastikowy. I to jest kolejny plastik, który ja na przykład, no co mam zrobić z tym widelczykiem? Mogę go schować do torebki, kiedyś mi się może przydać i tak zapewne zrobię. Ale ja i tak go kiedyś wyrzucę. A pewnie o nim zapomnę i wiecie, i będzie w tej torebce leżał, aż tam zostanie na wieki wieków. Słuchajcie, i ten Oscar, śmiać mi się chce, bo jedna z Was właśnie napisała mi, chociaż nie wiem, bo dzisiaj przez jakiś czas już nie sprawdzałam komentarzy, może jest więcej takich uwag, no właśnie, że Oscar. Wiecie, powiem Wam tak, takie przejęzyszenia, wiecie, chcecie coś powiedzieć, a powiecie co innego, takie rzeczy się po prostu zdarzają, a tym bardziej, że ja wczoraj rozmawiałam o tej sałatce i ten Oscar mi gdzieś się po prostu przyplątał. Ale chciałam powiedzieć, że nie jest to sałatka, którą na przykład ja będę polecała. Tak skosztowałam, no spoko, wiecie, ale czy bym polecała? No nie. No nie, no tyłka nie urywa, jadłam lepsze, zjadłam nawet ze smakiem, zawsze to coś innego, spróbowałam po prostu i wiem, że na przykład raczej już po nią nie sięgnę. Natomiast słuchajcie, bo tu jakiś okruszek z chlebka wpadł, ta zupa tajska i też czytałam komentarz i ktoś pisał, że wszystkie te zupki są z żabki pyszne, a tajska nie, czy tam najmniej, a ja Wam powiem, że mnie ta zupa tajska, zresztą mojemu Igorowi równie mocno, smakowała niesamowicie, jest tak pyszna, fajnie, że ma kawałeczki różnych warzyw, szczerze mówiąc tego kurczaka najmniej gdzieś tam wyczuwałam, ale to jest zupa, która jest naprawdę pikantna. I tak pierwsza łyżka może się wydawać, że taka daje po garach, ale ja też oczywiście jadłam ją z chlebem i z chlebem jest wspaniała. Po prostu, no co tu dużo mówić, bardzo mi smakowała.
Igor się zajadał. No ostrość średnia niby, no. Ale to, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o tę zupkę, to skład. Składniki są tu po prostu, no, perfekcyjne. Tu nie ma się do czego przyczepić i to jest niesamowite. Także jak będziecie na przykład w potrzebie albo gdzieś mijać żabkę, głodni, możecie sobie te, na przykład tę zupkę śmiało wziąć. Słuchajcie, co do tych właśnie przejęzyczeń, ja wam powiem tak. Ja oglądałam ten filmik, jak go składałam i widziałam, że źle powiedziałam, ale w tym momencie, jak miałam tam zrobić dopis, to już nie wiem, co było. Właśnie nie mogę sobie przypomnieć, czy ktoś do mnie zadzwonił, czy coś mnie tutaj... Ja w każdym razie odeszłam od stołu i potem, wiecie, usiadłam, montowałam dalej, nie? Więc to, co już zmontowałam, to już miałam obejrzane. I przypomniałam sobie o tym dopiero późno, późno wieczorem. I wiecie, film był już na kanale, jeszcze go nikt nie obejrzał, bo ja zawsze sobie wcześniej go wrzucam, ale tak sobie pomyślałam, kurczę, ja nie jestem idealna i perfekcyjna i mogę się czasem mylić, bo jestem człowiekiem, a nawet nie chcę być perfekcyjna i idealna, a zwłaszcza tu na tym kanale. I ten, kto jest ze mną od dawna, to wie, że ja mam czasem takiego, wiecie, hopla, na przykład, że powiem, o Jezu, muszę tutaj wysprzątać, tu musi równiutko stać, tu nie może zwisać, ale są takie rzeczy, na które ja specjalnie, na przykład, no nie uwierzę tu, bo tutaj to w ogóle, powiem wam, że poszło, nie? Zapomnienie, dopiero wieczorem. Ale ja wam o sobie opowiadam czasem takie rzeczy, które mogłabym wspaniale ograć i pokazać, jaka to jestem perfekcyjna, świetna. Słuchajcie, to ode mnie zależy, o czym mówię, jak bardzo się obnażam w internecie, ile opowiem, nie wiem, o swoich słabościach, o takich rzeczach. No po prostu to ja jestem reżyserem tych filmów. Jeśli uznam, że mam totalny luz do pewnych spraw, to po prostu o tym mówię. I tak jak ostatnio wam opowiadałam, że jakieś tam, wiecie, trudności na drodze miałam. Słuchajcie, ja mogłam tę sytuację przedstawić w ogóle inaczej. Że ludzie stali, nie wiedzieli jak jechać, bo przede mną ten pan w jedną i w drugą stronę, no, było widać, że zatrzymał się i był taki zdekoncentrowany, co robić. Mogłabym powiedzieć, no ja po prostu go obśmiałam. Słuchajcie, jak można tego nie wiedzieć? No ja pocisnęłam jak królowa szos. Mogłabym. Bo kto by mi to udowodnił? Ale słuchajcie, po co? Ja nie chcę w ogóle uchodzić za idealną i za jakąś taką świetną i perfekcyjną we wszystkim. Ja na przykład lubię gotować. Czasem udadzą mi się naprawdę zajebiste dania, a czasem spieprzę coś, co robię od x lat. Po prostu mi nie wyjdzie. Nie wyrośnie mi ciasto, nie ubije mi się piana, czy tam śmietana. I ja nie mam z tym problemu. I dzisiaj też, słuchajcie, jak zarzucałam na siebie koszulkę, to mówię, nie no, poprasuję, chociaż wiecie, na czarnym tak nie widać, ale normalnie to wiecie, tak poprasuję, nie, do ludzi idę. Ale później mówię, kuźwa, jestem w domu, będę, wiecie, żelazko, nigdzie w niej nie wychodzę, będę żelazko włączała na te 5 minut, żeby wyprasować koszulkę. Przecież ja po domu normalnie zakładam taką, nie, wyciągnęłam wyprana z szafki. Chodzi się. Także wam powiem, że ja po prostu jestem sobą, lubię się śmiać ze swoich jakichś tam, nie wiem, wad, braków, nazywajmy to jak chcemy. Po prostu nie chcę się kreować i nigdy nie było tutaj moim jakby takim celem kreować się na kogoś takiego lepszego niż jestem, żeby wam tu pokazywać. Wiecie, ja na przykład nigdy od samego początku nie przyszłam i nie opowiadałam wam czegoś na dany temat jako taki ekspert w tej dziedzinie. Bo nie jestem ekspertem, więc często się was o coś pytam, radzę. Pamiętam, jak coś kiedyś chciałam kupić i radziłam się moich widzów, to ktoś tam się do mnie przypiął, że ja nie potrafię sama decyzji podjąć. Oczywiście, że potrafię, ale wiecie jak to jest, co dwie głowy, to nie jedna, prawda? No, i co wam jeszcze chciałam powiedzieć? A właściwie jeżeli chodzi o tę drogę, to wczoraj też rozmawiałam z moją kuzynką i ona też jest wkurzona i powiem wam, że coraz więcej ludzi się wkurza, bo jak to oczywiście w naszym kraju, coś będzie zrobione lepiej, ale zanim będzie lepiej, to będzie 5 razy gorzej. To jest bardzo długi odcinek drogi. Rozwalona ta droga jest naprawdę, słuchajcie, na wielu, wielu odcinkach. I tak jak się jechało na przykład do mojego miasteczka rodzinnego jakieś przy dobrych wiatrach 5-7 minut, tak stojąc na tych światłach lub objeżdżając gdzieś tam, kombinując, to się jedzie 30 minut. I uwierzcie mi, że jak ktoś jeździ, ja sobie potrafię wyobrazić, jak ktoś jeździ codziennie w jedną i w drugą stronę, a na pewno są takie osoby, i tak musi, wiecie, stać,
te przeszkody pomijać i tak dalej. To mu naprawdę współczuję. Bo ja ostatnio jechałam i wiozłam mrożonki i lody. Nie te lody, które Wam pokazywałam, bo te lody skoczyłam tu na górkę do takiego małego Carrefoura. Jak jechałam ostatnio i wiozłam właśnie mrożonki, lody, słuchajcie, stałam na tych drugich światłach i mówię, nie no, to wszystko będzie po prostu do wypieprzenia. Bo powiem Wam, że ja nie zamrożę, ale spoko, nie? Dało radę, włączyłam, na wysokich obrotach miałam klimę. Ale no po prostu wiecie, tu przy kasie zawsze mam taki system, że jak biorę lody czy mrożonki, to na samym końcu, jak już mam wszystkie zakupy ogarnięte, nie, że wiecie, wkładam do koszyka i sobie spaceruję po sklepie. Więc ostatni rzut to chłodniej zamrażarki do kasy. No ale jak w kasie jest troszeczkę tam, wiadomo, kolejka, potem do samochodu, nim się człowiek wpakuje, wypakuje, odda kosz czy coś, dojedzie, słuchajcie, 30 minut. No po prostu 30 minut i wiecie, i tutaj po prostu mnie podnosi, mówię, nie no, wszystko będzie płynęło. A ja nie zamrożę drugi raz rzeczy rozmrożonych, no bo się po prostu boję. I powiem Wam, że widzę, co się zaczyna dziać, jak ludzie się wkurzają, co się dzieje już w ogóle na grupach, na Facebookach i tak dalej. Ludzie zaczynają się oczywiście kłócić, bo jedni twierdzą, że jest okej, drudzy mówią, że jest beznadzieja. Wiecie, to też nie może być tak, bo my to jesteśmy tacy, właśnie to teraz tak wygląda, że tak bardzo narzekam. I ja się bardzo cieszę, że oni robią tę drogę, tylko tak organizacyjnie, z tego co widzę, jest to trochę od dupy strony, wiecie? Rozwalili za dużo miejsc i no ludzie mają utrudnienie, nie dziwmy się, że ludzie się wkurzają. Także powiem Wam, że jak ostatnio jechałam, to oczywiście ruch wahadłowy, nie? Więc jedna tylko strona i w jednym miejscu jest dosłownie, ja nie przesadzam, jest taka skarpa, w sensie, że jest prosta droga, no i tam już niby stoją pachołki, wszystko spada i w drugą stronę tak samo. To jest takie, wiecie, że jedziesz i wiesz, że jak Ci nie daj Boże na styk spadnie koło, no to masz pewnie po zawieszeniu, nie? Także niestety chcemy mieć lepiej, będziemy mieli na pewno ładniej, bo te drogi tu były straszne, po prostu powiem Wam, straszne. To chyba był najgorszy odcinek, gdzie ja w ogóle kojarzę w mojej okolicy takie drogi, takie dziury po zimie, ale no niestety, jak się chce być na przykład pięknym, to trzeba najpierw pocierpieć, więc chyba te drogi też tak muszą. Także dobra, zaciskamy zęby i czekamy na to, aż będzie pięknie, równiutko i perfekcyjnie. Co my tu dzisiaj mamy na obiad? Ha, 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 same pyszności. Mamy dzisiaj smażone pierożki, chociaż nie wszyscy, niektórzy mają gotowane wedle gustu i potrzeb. Ja oczywiście dzisiaj walnęłam sobie na masełku, takim masełku klarowanym, więc się fajnie przysmażyły. Odrobinkę oleju też dodaję, wtedy one są takie bardzo, bardzo chrupiące. Posypałam przyprawą do ziemniaków. Muszę Wam powiedzieć, że przyprawa do ziemniaków jest perfekcyjnie pyszna do frytków. Nie, przepraszam, nie do frytków. Chociaż nie wiem, może do frytków też, co nie? Jak kosztowaliście, dajcie znać. Do frytek i pierogów. Uf, przy pierogach. No, do tego oczywiście dzisiaj mi się zachciało, mam zachciewajkę, zachciankę, taką fantazję kulinarną, barszczyku z torebuni, żeby nie było. Tu nie stałam przy garach, nie pociłam się, nie mieszałam, nie urobiłam się po łokcie. Walnęłam se gotowca. I do tego mam przepyszny keczup, łagodny, z pomidorami z Kujaw. Także pozdrawiam Kujawy i uciekam obżerać się na maksa. Słuchajcie, nasypało mi się, bo już próbowałam otwierać, ale mówię, dobra, nie. Mam dzisiaj taki zakup, specjalnie pod dzisiejszy dzień. Grill jednorazowy. No, pewnie można by było zrobić dziś dwa razy, nie? Ciekawe. Ale na jeden raz mam nadzieję, że styknie. Tutaj jest otwarte, więc właśnie ten węgiel się wysypuje. Mam grill jednorazowy z węglem drzewnym, więc słuchajcie, jak się domyślacie, będzie dzisiaj grill. Tak, mamy ochotę na kiełbaskę dobrze wysmażoną, filecika i karkóweczkę, więc myślę, że zrobimy sobie taki miks bez sałatek, bo to będzie po prostu, wiecie, minuta 8, byle tylko zaspokoić swoje dzikie pragnienia. No i zobaczymy, czy się przyda jeszcze, czy już potem nic z tego sprzętu nie zostanie. O, tutaj mam lepsze światło, jak widzę, no. Jakoś tak przyjemnie i miło. Lampa nie stoi za aparatem, tylko z boku. I zobaczcie, nie jest prześwietlone, ale jest tak jasno, nie? Tak, Brunek, już patrz, już coś się dzieje. Słuchajcie, mam tutaj taki gadżet, który no, będzie się odbijał. Widzicie, tam jest lampa i tam jest aparat.
Także o, tu proszę bardzo, malinowa nagrywa, a tam jest brunek. No wszyscy jesteśmy w komplecie. I słuchajcie, tutaj, no nie wiem, czy to będzie widoczne w aparacie, ale postaram Wam się to później zbliżyć. Malinowa MM, mamy telefon, filiżankę z kawą, wieszak, komputer. No dziewczynę w sukience, tutaj coś poszło nie tak z tą sukienką. I motylka. Także taki, taka blacha. No nie wiem, co mam z nią zrobić. Najlepiej byłoby to przybić na drzwiach, więc jakby na przykład chodził listonosz albo kurier, no to wiedziałby, do kogo przychodzi. To mi zrobił mój brat kiedyś w pracy. Ja wtedy mówiłam mu, że fajnie by było, jak tam śmialiśmy się i mówię, zrób mi taki wiesz, taki napis malinowa MM. On troszeczkę pomyślał o czym innym i zrobił mi, a to jest ciężkie, i zrobił mi taki, no ale można, widzicie, wkręcić, można gdzieś na ścianę na przykład. To mi się bardzo już tak spalcowało i zniszczyło, trzeba by to było może płynem do szyb przetrzeć. Ale zobaczcie, nie każdy ma taki swój, taką sztabkę ze swoim i wizytówkę wręcz, ze swoim tym, no chciałam powiedzieć imieniem i nazwiskiem, nickiem. Także wiecie, może poproszę mojego brata, żeby zrobił mi więcej, będę nosiła w torebce i jakby ktoś coś, to zostawię. Słuchajcie, u nas to taka pogoda jest po prostu dzisiaj naprawdę nie wiadomo jaka. Wczoraj wieczorem, jak wyszłam z Brunkiem na spacer, to tak cudownie padał deszcz, wzięłam parasol i to było tak ciepło, ja miałam kaloszki, bluzę i tak zarąbiście się spacerowało, nawet z tym parasolem. I powiem Wam, że... patrzę, bo mam już paznokcie poobdzierane i tam Wam podsuwałam. Ach, te lakiery to u mnie po prostu na 2 godziny. I wiecie co, i tak mi się super chodziło i mówię, Boże, mogłam wziąć aparat, miałam takie fajne przebitki, no rozumiecie, łeb zryty, nie? No wszędzie aparat, ale nie tak się bardzo mocno staram, żeby z tym aparatem nie krążyć, nie nosić go za bardzo ze sobą, gdzieś tak, jak gdzieś tam dalej wychodzę. Zresztą muszę Wam powiedzieć, że on, nie no, w tym się nie odbije bardzo, już Wam kiedyś pokazywałam w lusterku, jest bardzo, bardzo zniszczony, on już jest taki staruszek, on ma już trochę lat, że tak nie chce wykrakać, ale mówię, jakby się mu coś stało, no to nie wiem, czy wiecie, czy bym, pewnie bym kupiła, a może bym nagrywała telefonem, ale no nie uśmiecha mi się teraz inwestować 3K, co najmniej trzeba dać za taki lepszy aparat, żeby... no tak, żeby w miarę dobrze ogarniał. I ktoś mnie ostatnio pytał, czym nagrywam. Ja Wam nieraz mówiłam, nagrywam Canonem G7X, ale to jest już chyba jeszcze nowsza wersja jego, bo ja nie wiem, mam go z 4 lata, może ponad 4, nie no, już pewnie będzie ponad 4, ale wiecie, używany jest codziennie i to kilka razy dziennie, więc to wszystko się tutaj niestety zużywa. Także trzymajmy kciuki, aby dychał jeszcze bidak trochę. A ja co? A ja, słuchajcie, już się pewnie będę z Wami żegnała. Tak. Ale dnia jeszcze nie kończę. Natomiast myślę, że vloga już jak najbardziej można, żeby nie było za długo, za dużo. Potem uciekamy z Igim na małe co nieco, więc dzisiaj obiad, Boże, kolacja będzie łąkowo-polna, że się tak wyrażę. Także moi drodzy, trzymajcie się ciepło i widzimy się, myślę, że niebawem. Pa, pa.